50 lat temu Gomułka zlikwidował święto Trzech Króli. Notabene nie była to jedyna uroczystość kościelna, która nie mieściła się w kalendarzu państwowym w latach 50. jeszcze w epoce stalinowskiej. Pozbawiono się w ten czy inny sposób, czasem bardzo brutalnie, świąt tradycyjnie polskich i religijnych, przede wszystkim 3 maja, oczywiście 15 sierpnia, ale również na przykład zlikwidowano takie święto, które już dziś jest mniej pamiętane, święto świętego Piotra i Pawła czerwcowe. A zatem ta gomułkowska decyzja z 1960 roku miała pewien kontekst długofalowy dotyczący całej polityki tworzenia nowego kalendarza przez państwo ówczesne, świeckie, ba, marksistowskie, więc siłą rzeczy w tym kalendarzu chciano umieścić zupełnie inne wydarzenia, przede wszystkim tak chwalebne z punktu widzenia moskiewskich tutaj namiestników, jak Święto Rewolucji Październikowej, czy też rzecz jasna Święto Pracy 1 maja. Generalnie trzeba sobie powiedzieć, że likwidacja czy to Święta Trzech Króli, czy innych świąt kościelnych z tego kalendarza państwowego była podyktowana całą polityką wyznaniową, która była prowadzona w zasadzie w sposób permanentny od jesieni 1947 roku, jeszcze przez Władysława Gomułkę i później przez Bieruta, a która to polityka wyznaniowa polegała na daleko idącym w skutkach zepchnięciu Kościoła z przestrzeni publicznej i katolicyzmu, czy w ogóle religijności z przestrzeni publicznej i zastąpienie w tej przestrzeni nową ideologią treści życia publicznego, czyli ideologią marksistowską. Oczywiście w 1956 roku wymuszona odwilż spowodowała, iż Kościół zdołał w jakiejś mierze wrócić do pozycji sprzed najtwardszego okresu stalinowskiego, ale bardzo szybko Władysław Gomułka już w 1958 roku doszedł do wniosku, że dość tej liberalizacji wymuszonej ze strony Kościoła i należy powrócić do zdobyczy stalinowskich, a jednocześnie uchronić się przed błędami tamtej epoki, które wiązał nie z własnymi decyzjami do roku 1948 włącznie podejmowanymi, tylko z czasów już pełnego stalinizmu. Tym błędem zasadniczym miało być uwięzienie prymasa Wyszyńskiego we wrześniu 1953 roku, które spowodowało w 1956 i w następnych wzrost olbrzymi autorytetu kardynała, co utrudniało tylko i wyłącznie, a nie wspierało Gomułkę w jego planach laicyzacyjnych.